No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeberal z tej strony. Kolejny odcinek Cyberpunka na moim kanale, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że nadal gdzieś tam oglądacie sobie i czerpiecie z tego przyjemność. Te parę osób, którym w sumie gratuluję i jestem jednocześnie wdzięczny. Gratuluję tego, że mają do mnie cierpliwość i do moich top, a gratuluję po prostu, bo fajnie jest mieć... powiedzmy kogoś, do kogo można wpaść, obejrzeć sobie jakiś tam filmik, który go zrelaksuje i czerpać z tego po prostu przyjemność, nie? Ja ostatnio sobie pochodziłem, że tak powiem, po mieście. Mam już 29 tysięcy euro dolarów, także wydaje mi się, że trochę, no dużo. Wszystko nie rozkładam, bo robię to celowo. O! No i dobra. Pancerz i tutaj kurtka zdecydowanie zmieniłem i... No dzień dobry i to jest właśnie to, o czym mówię. 214 obrażeń na sekundę typ power, obrażenia fizyczne i teraz... Może troszkę jest wolniejsza, ale mimo wszystko większe obrażenia, więc zwiększę to. Zmienię sobie tą strzelbę. Nie wiem, czy to w późniejszym etapie zaprocentuje, że coraz lepsze bronie będą wlatywać, ale na ten moment mam ustawiony lekki karabin maszynowy, strzelbę i katanę, tak jak mówiłem, z racji tego, że chcę bawić się głównie bronią białą. I teraz co chciałem powiedzieć, zainwestowałem chyba jeden punkt od ostatniego odcinka, albo i dwa, nie jestem pewny, wydaje mi się, że dwa albo i jeden, dobra, no never mind. Zainwestowałem w refleks dodatkowy punkt i w broń białą. Tutaj zużycie wytrzymałości podczas wszystkich ataków zostaje zmniejszone o 50%, czyli mogę więcej machać, co pozwoli mi po prostu efektywniej walczyć, tak? Tak samo, jeśli chodzi tutaj o tą mądrość żółwia. Nie wiem, czy ja to robiłem już na odcinku poprzednim, czy nie. Co jeszcze chciałem zrobić? Dobra, na pewno chciałem ulepszyć katanę. Ulepszyć katanę, którą mam. Mamy komponenty i co mi da to ulepszenie? 175,1 obrażeń na sekundę i szybkość ataków na sekundę się nie zwiększy, jednak zwiększają się obrażenia. Zwiększają się obrażenia, a druga sprawa, że katana, tak jak można tutaj przeczytać, przedmiot po 5 ulepszeniach stanie się bardzo rzadki, a po 12 ulepszeniach legendarny. Kosztuje to tylko 66 euro dolarów. Tak mi się wydaje, albo to jest cena sprzedaży, a to jest cena sprzedaży po ulepszeniu. Nie wiem, ile to kosztuje, wydaje mi się, że tylko... Dobra, okej, ustalam, co następuje, że to tylko to kosztuje, żadnych hajsów. Dobra, ulepszony. Ty, mogę jeszcze raz ulepszyć. Okej. Tu już mnie nie stać, ponieważ nie mam rzadkich komponentów do ulepszeń. Ale ładnie poleciałem, 192 ten. Obrażenia. No dobra, ale teraz tak. Co ja mam? Mam to. Rozłóż. Na razie mi hajs tak jakby nie jest potrzebny. Czekajcie, żeby nie spierdzielić tego. Powszechny. Na wyposażeniu gicio. Mogę jeszcze ewentualnie tutaj rozłożyć wymagany poziom 8. Tu będzie fajny pancerz. No, 33 na 260 od razu, jak ładnie, pięknie można tutaj sobie podziałać. Dobra, panowie i panie, wydaje mi się, że jest już lepiej, jeśli chodzi o moje... Co to w ogóle jest? To jest to, prosty golf, jakieś inne pierdółki, które można wytwarzać. Wydaje mi się, że troszkę lepiej jest, jeśli chodzi o moje umiejętności i mój ekwipunek.
Także możemy udać się na kontrakt. Skóra, której potrzebuję, udaje się do placówki Rever Courier Services. I teraz w dzienniku jest to zadanie od Regine Jones, która, albo Regine Jones. Typ kontraktu, kradzież. Porobiłem sobie troszkę kontraktów poza kamerą. Jest to fajna taka alternatywa dla zadań pobocznych, znaczy głównych. I chciałbym, z racji tego, że jestem już tu blisko, to zrobić. Mam do ciebie niecodzienne zadanie, pojedź do placówki Rever, ukradnij minibus pełen skórzanych kurtek. Nie martw się, na początku też nie rozumiałem, o co chodzi, a sprawa jest banalnie prosta. Syntetyczna skóra bojowa, namierzyła ten gorący towar. I teraz tak, pamiętaj tylko, że minibus RCS nie ruszy, dopóki nie zautoryzujesz się w ich systemie. Nie zautoryzujesz. Czyli muszę się podpiąć po prostu pod to, nie? Są to fajne pieniądze. Wytwarzanie. Czekaj, gdzie to jest? Skrytobójstwo, zdolności techniczne. To tutaj, inżynieria, wytwarzanie. Rozmontowywanie przedmiotów dostarcza więcej komponentów. No i już. Okej. Okay. Aha. Czyli zakładam, że to po prostu dostałem tak jakby poziom. Tak? Nie wiem, co się odwaliło. A, nieważne. Nieważne, jest cudownie. Zwiększę szansę, 5-1, dobra. Never mind, idziemy. Musimy się dostać tutaj. Mamy troszkę, że tak powiem, brzydkich przestępców. Raczej z drugiej strony nie przejdę. Będę starał się, o proszę, jakie autko ładne mam, nie? Znaczy ukradzione, nie? No ale to... Sprawdźmy najpierw możliwe wejścia. Drzwi, dobra. Ujawnienie interfejsów. To może zaraz być fajne, ale... Jeśli chodzi o odwrócenie uwagi... O proszę! To jest to, czego potrzebujemy. Tam jest jeden ziomek. Tu jest jeden ziomek. Nie wiem, czy mi się uda. Chodź tu. Dobra, ten nie żyje. Tutaj jeszcze ten jeden. Pięknie. A te kombosy to trochę nie za takie, no nie fajne. Dobra, pięknie. Wszystkich ciacham. Po prostu wszystkich.
Koszty cholero. Wysportowanie poszło mi do góry, okej, okay, nieźle, zwiększa udźwig. Teraz to już niech sobie tam wszystko namierzają mnie. Nie interesuje mnie to. Pozbieramy wszystko, karta dostępu jakaś, proszę bardzo. Wiem, a nawet domyślam się, że robienie tutaj pobocznych zadań jak najbardziej ma sens, z tego względu, że są to dodatkowe pieniądze. Jest to możliwość wyekspienia się. Także nie zdziwcie się, jak będę to robił, nie? Dobra, odwróć uwagę, to jeszcze można odwracać uwagę tym. Chodźcie tutaj. Powolutku, tu jest... O, proszę, coś fajniejszego. Nowa drzazga. Te drzazgi to mnie tak, wiecie, średnio interesują. Ostatnio odkryłem w ogóle, jak je trzeba, jak można je znaleźć, nie? Gdzieś to jeszcze Spiki mi tłumaczył, że to w menu, w dzienniku dokładnie gdzieś trzeba szukać, a to trzeba kliknąć... to trzeba kliknąć na rozwijane tak jakby menu i wtedy wejść w szczegóły. I powiem wam, jestem już po publikacji pierwszego odcinka i... Wiecie co? Czekajcie. Wyłącz. Bęk. Hakowanie. Zawsze się przyda, nie? No, jestem po publikacji już pierwszego odcinka i gdzieś tam pojawiły się pierwsze komentarze, że po pierwsze fajnie, fajnie, że w końcu się zdecydowałem. Tak. Odwróć uwagę przeciwników. No nie, to może nie. To też nie. Ale dodatkowo też, że jest to bardzo, ale to bardzo rozwinięta gra. I chcąc, nie chcąc, czy planuję jakąś większą ilość zakończeń, tak? Bo są tutaj trzy drogi przede wszystkim. Nomad, punk oraz właśnie korporacyjna ścieżka, którą idę. Ale chyba nie, bo powiem wam, że chcę zrobić podstawkę na korpo, później ewentualnie przejść dodatek Widmo Wolności. Dobra, to zaraz będę ogarniał, ale jeszcze chcę tutaj posprawdzać, czy nie ma jakichś zwitków pieniędzy. I później, jak Widmo Wolności przejdę, a będzie jakiś taki troszkę sezon ogórkowy, bym powiedział, to wtedy ten... Naruszenie protokołu, co... To jest przejęcie kamery. Wyłącz normalnie. Hakowanie się przyda. Dobra, pięknie. Odblokuj furgonetkę. To zaraz się tutaj podepnę. Tu też mogę? Nie, ale może. Może coś fajnego będzie. Myślałem, że się zacięło, nie? Słuchaj, The Little China, Dede, furgonetka pełna składników. Za bardzo się stresujesz. Dobra, autoryzacja. Chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Po rozpoczęciu zmiany. Zwróć uwagę. Kurde, nie escape. Nagrywam kilka gier i później mi się klawiszologia, kurde, myli. A jeszcze biorąc pod uwagę fakt, jak ja jestem ogarnięty i szybko mechaniki łapię, to już w ogóle. Dobra, zobaczmy tam na górze. Ło! Na górze raczej niczego nie ma, ale... Pieniędzy też nie ma, no jak zwykle. Stąd jest dobry widok na wszystko.
Czy to są pieniądze? Nie, no to nie są pieniądze. Bo inaczej mógłbym to podnieść, nie? Dobra, nie ma nic. W zasadzie nie wiem, o, że tutaj? Nie, bała. Tutaj tylko sobie jedli i pili. Idziemy. Kamera. Dobra, wyłączmy to sobie. No i właśnie, hakowanie bojowe. I to jest to, co warto robić. Ciekawe, czy można mieć taką, wiecie, multizadaniową postać. No raczej wydaje mi się, że nie, ale... O, stary. Użyłem siły. A, dzień dobry. Ja dostałem dwa koła... Ja dostałem 2000 euro dolarów. Ja pierdzielę. Dobra, lokalna sieć. Tu jeszcze coś mamy pod... Wyłącz. Wyłączony system monitoringu. To jest pierwsza sprawa. Nie to, to. Autoryzuj, o. Zaraz mnie... Wsiąść do furgonetki. No dobra. Panie kolego, mnie dwa razy nie trzeba powtarzać. Tego jeszcze nie przeszukałem, proszę bardzo. 60 euro dolarów, bardzo dobrze. Mam już 32. O. Nieśmiertelniki, tu coś mamy. Ty, ja tak latałem. Szukałem. I się okazuje, że gównianie szukałem. Tutaj chyba byłem, nie? Dobra. Powiem wam, że... tak... próbuję rozkminić, czy zazdrościłbym wam tego, że ogrywaliście tą grę na premierę. No nie wiem. Jeżeli faktycznie... na pewno... biorąc pod uwagę fakt, że ta gra nie była idealna na premierę, a teraz, powiedzmy, może troszkę lepiej wyglądać, to chyba jednak wolę teraz to ogrywać. Zobaczymy, czy działa ta blokada na utwory objęte prawami autorskimi. Bo teoretycznie mam to włączone? Mam to chyba włączone. Czekaj, rozgrywka. Gęstość tłumu duża. To mnie interesuje, poczekajcie. Dźwięk, to był chyba tu. Tak, dezaktywacja muzyki chronionej prawem autorskim jest włączone. Czyli powinno być tak, że żadnego klejma nie dostanę. Aczkolwiek w pierwszym odcinku to się nie udało w premierowym. No nie wiem, może są rzeczy... Dobra, to jest jakaś apteka, to mnie nie interesuje. Też zastanawia mnie, czy na przykład odblokowanie szybkiej podróży wymaga tego, żebym ja tam podszedł? Nie zwróciłem na to uwagi, nie? Rozbój w toku, zneutralizuj. Zaraz zneutralizuję. Dobra, pięknie, kontrakt mamy. Ile dostałem? Odbierajmy. Mamy furgonetkę. Doskonała robota, V. Podręcznikowo wykonana. Masz u mnie duży plus. Zamykam kontrakt. Dobra, dzięki. 1930. No i proszę bardzo, reputacja mi poszła do góry. Ale stary, gdzie jest teraz ten rozbój? Rozbój w toku. Gdzie ten rozbój był? Gdzieś tutaj chyba. A to co to jest? Zadanie poboczne. Podejrzenie cyberpsychozy. To jest też fajne. Podejrzenie cyberpsychozy.
Robiłem kilka razy, no i powiem wam, że robi to robotę. Tutaj. Dobra, odwróć uwagę przeciwników. No dobra, zróbmy to. Tak. Naruszenie protokołu, to mnie nie interesuje w sumie. Jakby to ładnie zrobić, tak żeby mnie nie zauważyli. Czy tędy? Kurde, no tutaj to już nie ma opcji, żeby mnie nie zauważyli. Stary, serio? Dobra, mamy to. Pięknie to zrobiłem. Ósmy nowy poziom doświadczenia i od razu mam nowe możliwości założenia. Teraz to wyłącz. Mam nowe możliwości ubrania się, jeśli chodzi o pancerz, nie? Sprawdźmy wszystko tutaj, pozabierajmy. Bo się teraz bardzo przydadzą te ulepszenia. Dobra. Tutaj coś mamy? Nie. Te auto takie Maelstrom. Takie wiecie, no. Szkoda, że nie można kraść. Znaczy, chyba nie można kraść aut i sprzedawać je. To by bardzo szybko człowiek się dorobił, nie? Okej, tu nie mamy ten, tu coś mamy, amunicja do strzel. Dobra, sprawdźmy, co nam wpadło. Tak, przede wszystkim tutaj. Aha. Dobra, to olewamy. Tutaj. Zwiększa pancerz. Wzmocniona, bardzo rzadko. Biorę to. Matko i córko, dobra, to już od razu rozkładam, a to schowam do swojego schowka. Tu jest tak, 11,2, 11,2. Co mi to daje? Skrócenie czasu wgrywania haków. To jest dobre i to jest dobre, to bierzemy to. Haki też mi się czasem przydadzą. Tutaj mam bardzo fajny strój, w ogóle podoba mi się. Militarny kombinezon netranerski z Aramidu. Ale... To w ogóle rozłożę. Spodenki. Mhm. Zwiększa pancerz o 4. Tylko że teraz tak, 14,4 plus 4, czy 17, czy 14,4 już jest z tą podniesioną wartością? Nie wiem. Dobra, tu akurat jest lipa. Ja mam lepsze. Bronię coś tutaj. Proszę bardzo, maczeta. Ale maczeta jest wolniejsza zdecydowanie, więc ja to po prostu rozwalam. No i tu mam od groma broni, ale podwójna strzelba. Czekaj, LKM. LKM, coś jest tutaj lepszego niż ja mam? Nie. Dobra, mapa. Ile mamy? 24 minuty. No to na pewno nie będę rozpoczynał... Na pewno nie będę rozpoczynał wątku fabularnego. Dostępne atuty, dostępne tego, ale co, gdzie? Czekaj. Tutaj? Tak, tutaj mamy. Zimna krew, czy... A to co to jest? Skrytobójstwo. Dobra, myślę, że te 20% więcej da mi sporo. Ale to za chwilę. Dobra. Tu mam jeden punkt atrybutu, to sobie dodałem do broni długiej, znaczy białej. Redukcja obrażeń o 50%, także nie jest źle. Gicio.
idziemy robić. Idziemy robić zadanie. Podałby jakieś auto ogarnąć, coś tego. Tam miałem auto, ale... No, dobra, będę musiał tamto wziąć. Nie do końca mi się to podoba, ale ewentualnie jeszcze furgonetka, nie? Ale furgonetka chyba nie działa. Taki lowrider w ogóle. Ciekawe, czy ma hydrauliczne zawieszenie. Nie będę teraz sprawdzał, ale... Ale topornie się nim steruje, powiem wam. Topornie się nim steruje. Czekajcie, bo tu mamy jakąś aktywność. Tu mamy jakąś aktywność. I oczywiście nie omieszkam. Zbieżaj stąd! Pora ciebie kończyć! Okej, pięknie. Tu jeszcze jeden. Zneutralizowani. Okej. Tu jakie bydle wziąłem. Zgłoszenie przestępstwa. To mnie nie ten. Igła w stogu siana. Dobra, bierzemy to. Tylko jeszcze poczekajcie, niech ja sobie wszystko tutaj posprawdzam. Nie, dobra. Tam raczej nie ma nic. Przeszukałem wszystko, wydaje mi się. Tak. Znajdź właściwy kontener. Dzień dobry. Udaj się do Afterlife. No i bardzo dobrze. 43 euro dolary, ale... Ale pewnie zdobyłem coś fajnego, nie? Co ja mam? Coś tutaj znowu. Lekki karabin maszynowy. No to już widzę, że LKM lepszy. 243 i też typu power. Dobra, bierzemy to. Bez zawahania. To jest to. Tam jakieś modyfikacje mogę wgrać, ale to jest ta podwójna strzelba, którą mi tak na razie nie będę ten... nie będę zmieniał. Nie podoba mi się. Poza odcinkiem sobie oczywiście to... Czemu mi się tu pokazuje, że coś jest nowego? Aha, tu. Malorian. Rzadki. Te rzadkie rzeczy chyba mi dają... O, no i widzicie, zwiększa pancerz o 7. I to właśnie jest to, o czym mówię. O czym, Przewi, mówisz? Że coraz lepiej mi się w to gra, bez kitu. Coraz lepiej mi się w to gra i... Wiecie, o tyle, o ile na przykład... Czekaj. Tutaj, tu miałem jechać, panie kolego. W Red Dead Redemption 2 wiem, czego mogę się spodziewać, prawda? A tutaj wszystko jest dla mnie taką nowością. Watch Dogs Legion, na przykład, znaczy Legion, ogólnie Watch Dogs, próbowałem grać w jedynkę, próbowałem grać w dwójkę, bardzo mnie męczyła. Nie wiem czemu, no po prostu te mechaniki tam były dla mnie takie, nie grałem na premierę, grałem, mamy 2023, grałem... Nie wiem kiedy grałem, dobra, z 3 lata temu i powiem wam, że... Dobra, przeczytaj wiadomość. Dostałem cynko jakieś rozruby z Northside.
Okej. To się w takim wypadku, wiecie co? Cyk. LKM. No, grałem 3 lata temu i powiem wam, że no nie przypadło mi to do gustu. A tutaj brak pulsu, szoki, utrata krwi, nacięciami na ciele. Licznymi nacięciami na ciele. No dobra. Czy mogę go jakoś... Oczywiście, że taka amunicja do strzelb. Okej, tu też jest kolejny. Maczeta, amunicja do snajperek, czyli że mam jeszcze snajperkę. Gdzieś tu jest jakiś przyczajony tygrys, ukryty smok. Na bank. Gdzieś tam słyszałem, że te właśnie cyberpsychozy są bardzo ciężkie, zwłaszcza na początku, ale jak na razie robię te cyberpsychozy tutaj gdzieś w okolicy i powiem wam, że wcale aż tak źle nie jest. Wcale aż tak źle nie jest. Może eksplodować. Serwer może eksplodować. Odwróć uwagę przeciwników. No zobaczmy. Dobra, gościu, niech się tutaj patrzy. A temu co się stało? On jakiś taki nieżywy. Wyznaczono nagrodę. Nie wiem za bardzo, co ja mam z nim zrobić. Odczytaj informacje z drzazgi. Dobra, okej. Dziennik. I teraz tak, poczekajcie, postać. Ja wolę to zrobić. Ekwipunek to było? Nie, jak to było? Dziennik. Bank. Cyberpsychoza. I teraz tak, to jest to. Jasna dupa, gdzie to było? O, dobra, dziennik, drzazgi. Ujarzmiony smok. To miałem przeczytać? Konopielka. Tutaj chyba wygaśnięcie subskrypcji. Ewentualnie tu, pożegnanie. Tamara, ratuj. Chyba mi eksploduje, jeszcze krach dostałem. Okej, okay, jak ktoś będzie chciał, to sobie może wyślij do Reginy wiadomość. No i oczywiście, że tak. Tak. Otwórz komunikator. Regina Jones, cyk. Update. Odpisze mi? Nie musiał im nawet zaleźć za skórę. Jakiś czas temu Manstrom dawał ogłoszenia, że szukają ochotników do testowania nowego cyberwaru. Waru, czy jak to tam się... Najwyraźniej nikt się nie zgłosił i zaczęli zgarniać... Dziewczyna ma chyba tak samo ten problemy jak ja z rozmową. Valentiny słyszę, że jakiegoś czasu szukałem... Albo to autokorekta, wiecie. Niech mu ziemia lekką będzie, nie? Chłopaka nie mówiąc o netronerce... No dobrze. Mamy to. Ile dostałem? 1860. Dobra, niech on sobie leży. Wydaje mi się, że on nie żyje ogólnie, ale... no dobrze, moi drodzy, ja zakończę ten odcinek, 34 minuty, przeszukam sobie jeszcze tutaj jakieś zakamarki, aby wszystko maksymalnie, na bank jeszcze tam coś będzie, tu musi coś być, a jak, ale to jakiś shit, przetarta kurtka, żadnego hajsu, żadnej nic, tu jest amunicja jeszcze, dobra. No, także zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam was, nie wiem, podejrzewam, że za 2 dni jakoś. Myślę, że mi się to jakoś uda ogarnąć, jeśli chodzi o publikację, więc
Wy też pewnie będziecie zainteresowani tą serią, a jeżeli nie, no to i tak po swojemu zawsze będę robił. No. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro, Szeberal. Hej, hej.